Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Survival Games. Dzisiaj jestem samemu, głównie z takiego powodu, że po prostu, dużo osób wyjechało i zanim bym kogoś ogarnął, to by po prostu odcinek byłby na jutro, a nie na dzisiaj. Ja chcę jeszcze dzisiaj go wstawić dla was, bo on dawno nie było żadnego filmu. I ja sobie biorę tutaj rycerza. Zaraz wam wytłumaczę wszystko, o co chodzi. Zatem miałem grać na tradycyjnym SG, na tym tam zawsze, ale po prostu znudziły mi się mapki i pomyślałem, że zagram sobie na Blitz SG. Zaraz wam powiem czym... O, fuck! Tutaj można od razu się bić i czy tutaj wszystko wzięli. Ja tutaj miałem jakąś skrzynkę, gdzie widziałem, że jeszcze dużo rzeczy było, nie było zabrane. Dobra, ja stąd już uciekam. Zatem dzisiaj gramy na Blitz Survival Games. To się różni tym, że tutaj są trochę inne itemy w skrzynkach, większe są inne mapki. Jeżeli się kogoś bije, to wtedy tryska krew z ludzi. Jest pokazane ich życie. Po prawej jest tabela z killami i tak dalej, ze wszystkim tam, jak widzę, się już biją. Ja w sobie wolę poszukać skrzynki na samym początku. Czym to się może jeszcze różnić z taką zasadniczą rzeczą, którą byście mogli zauważyć, że jest boost do prędkości za każdym razem, jeżeli komuś coś zrobimy, na przykład kogoś zabijemy, czy ktoś kogokolwiek zabije na arenie, to wtedy jest taki strasznie duży boost do prędkości dla wszystkich. Koleś ma miecz, ale on naprawdę nie chce mi nic robić. Wow, on ma tylko 11 serduszek, sorry człowieku, ale masz przewalone. To znaczy 11, 10, on ma, nie, 11 życia, a to wychodzi 5,5 serduszka, ale on teraz będzie uciekał, jakby ktoś tego... fuck. O, właśnie, widzicie? Teraz mam speed boosta, ponieważ właśnie ktoś umarł i mi się udało go zabić. Dobra, świetnie. Tak, kontynuując, ponieważ się chciałem wow, naprawdę? Mam diaksowy miecz, mam taki miecz. Ojeju, jak ja tutaj jestem już wykokszony. To się dopiero zaczęło, już taki koks jestem. Wow, nieźle. Zatem okej. Ja tutaj nie będę się skradał, tylko od razu będę atakował. Przydałoby się workbench znaleźć, to byłoby fenomenalne wtedy, ale zaraz się rozejrzymy za jakimś workbenchem. Zatem jak to wygląda ta sprawa ogólnie z tymi SG? Zatem SG, jako że zwykłe się moim zdaniem stało się nudne, myślę, że teraz głównie będą wszyscy nagrywać o to SG. W zasadzie nie ma nic z tym złego, ponieważ to SG jest naprawdę fajne i przynajmniej mi się ono bardzo podoba. Nie wiem, jak wam się spodoba, napiszcie w komentarzach, czy wolicie takie SG, czy wolicie właśnie tradycyjne SG. Moim zdaniem, myślę, że większości się spodoba jednak to SG. Jest ono po prostu, na dłuższą metę jest ono ciekawsze. Mam 30 chlebków? Naprawdę? Skąd ja mam tyle z żarcia? Wow. Okej. Zaczynają się wakacje. Wiem, że dla wielu z was to jest coś w stylu wow, zaczynają się wakacje i teraz będę po prostu, jeżeli nigdzie nie wyjeżdżam, to sobie poglądam tam youtuberów, jakichś moich ulubionych i tak dalej. Okej, uwaga, tutaj jest jakiś człowiek, on ma tylko siekierkę. Niestety siekierka to będzie za mało tutaj, żeby mnie zabić, przykro mi. No, dawaj, bij się, no. Jejeje, jeszcze ktoś mnie bił? Tak, tutaj z kolejny siekierką, double kill dla mnie. O, tutaj złote jabłko. Słuchajcie, i każdy myśli, że to będzie właśnie taki okres, gdzie wszyscy będą nagrywać dużo i tak dalej. I słuchajcie, ja tutaj wam powiem, żebyście się nie zdziwili. Ponieważ szczerze mówiąc, to teraz, jak się zaczynają dopiero wakacje, wiele youtuberów, przynajmniej tych, z którymi ja nagrywam i którzy ze mną nagrywają również, bo to ich się też będzie dotyczyć, wyjeżdża. Ja na przykład wyjeżdżam, dlatego teraz będę nagrywał materiały na zapas i tak dalej. O, wreszcie portki trafiłem. I ogólnie właśnie, to jest właśnie takie zaskoczenie może być dla was, że myślicie, o, teraz będzie dużo materiałów, a się okaże, że tych materiałów będzie mało. I się nie zdziwcie, jak tak na początku wakacji będzie, ale wydaje mi się, że z czasem już będzie ich coraz więcej. I tak jak ja mówiłem, chociażby ja na przykład wyjeżdżam, na przykład, wow, dwa serduszka, nieźle. Okej, okay. On ma 9 serduszek już tylko, 7 serduszek. Ja na przykład wyjeżdżam, dlatego nagrywam teraz materiał na zapas. Ten zobaczycie jeszcze dzisiaj, nagrywam go sobie tutaj pięknie w piątek. I w piątek zamierzam go wrzucić. I kolejny materiał, nie wiem, w niedzielę tam nagraliśmy Aether na przykład, to go wrzucał i będę tak wrzucał co 2-3 dni. Postaram się, żeby mniej więcej to jakoś sensownie wyszło. Wow. Ten mieczyk naprawdę, on cały czas mi się pokazuje, że ja go mam, a tak naprawdę on się skończył i to jest złe, ponieważ ja przez cały czas myślę, że mogę go użyć.
Okej, okay, niechaj strzela. Mi to nawet odpowiada, jak on strzela, szczerze mówiąc, bo ja sobie zjadłem teraz jabłuszko, mi się szybko zregeneruje HP, ja sobie go zabiję. Okej, okay. On jest już mój. Nie ma żadnych szans, sorry. Sorry, człowieku, po prostu ja tutaj jestem zbyt wielkim koksem obecnie. Szybko chcę sobie zdobyć jego łuk, nie tyle co łuk, co po prostu... Sio, Boże, ten itemek będzie mi się cały czas tutaj pojawiał. I takie pytanko do was, jako że... Pewnie nie tylko to jestem ja w takiej sytuacji, że ledwo się wakacje zaczynają, już nie będę miał praktycznie na nic czasu, jeżeli chodzi o takiego YouTube'owego, to jestem ciekaw, czy jaka część osób po prostu również wyjeżdża tak z moich widzów. Jeżeli ktoś z was tutaj gdzieś ucieka od razu na wakacje, możecie napisać w komentarzach, ja sobie poczytam, bo nie jestem ciekaw. Ilu z was tutaj nie będzie, ilu z was opuści mój kanał na pewien czas. Tak, człowieku, sprawdzaj sobie skrzynki, śmiało sobie skrzynki, ale o co ci chodzi, czym ty się przejmujesz, czy ty uważasz, że ja w ciebie strzelam, że ja chcę ciebie na przykład zabić? Nie no, głupi pomysł. No, żegnaj. No daj się strzelić, ostatni strzał, naprawdę się nie dasz, dasz się. Ja ciebie nie zabiję, że ja ciebie nie zabiję, ja rozumiem, że jakby to strzelał Blow, to rzeczywiście okej, okay. Blow mógłby nie zabić, ale ja to sorry. Ponieważ ja strzelam i ty już nie żyjesz, słuchaj, człowieku. Wystarczy jeden strzał i ty już odpadasz od razu. No. Zatem zostało obecnie tylko 5 graczy na arenie. Mam 5 zabójstw, 5 osób zabiłem. Ja sobie zenchantuję przy okazji mój kamienny mieczyk, ponieważ zauważyłem, że go tutaj mam. Być może mi wejdzie sharpness, byłoby fajnie. Drugi level, smite 1, beznadziejnie. Mogło być naprawdę, wszystko byłoby lepsze, no ale trudno, nic na to nie poradzę. Chcę znaleźć pozostałych 5 graczy i ich wykończyć. I wydaje mi się, że jeżeli mi się uda to wygrać, to jeszcze strzelimy sobie jedną taką arenkę. Żeby materiał też nie był tylko jakieś to 8 minut i tak dalej, tylko żeby chociaż to zrobić z tego 12 czy 14, żebyście też mieli trochę bardziej coś pooglądać. Swoją drogą to tego. Swoją drogą zauważyłem, że teraz, w chwili kiedy już się właśnie to wszystko zaczyna znowu pora wakacyjna i tak dalej, że... Jeżeli będą jakieś organizowane live... Właśnie, że chciałem powiedzieć właśnie, że osoby, które nie wyjeżdżają, typu na przykład multi i tak dalej, oni będą robić live streamy. I właśnie, jeżeli wy zostajecie również i tam nie będziecie mieli nieciekawego do roboty, to porozglądajcie się właśnie na Twitchu i tam poszukajcie Polaków, którzy po prostu streamują YouTuberów, ponieważ szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jeżeli teraz nie będzie trochę większej ilości osób z polskiej sceny minecraftowej, że tak powiem, i z tego powodu po prostu nie będzie za bardzo z kim nagrywać. Będą tam jakieś serie na singlu pewnie, ale to wiadomo ile to można. To ja bym się na waszym miejscu troszeczkę porozglądał na różnych tych Twitchach ze streamami i tak dalej. Streamy również są fajne. Szczególnie, że tam dużo osób będzie na pewno coś takiego robić. Już Multi zresztą zapowiadał, że on tam na przykład z Etheru będzie tak robił i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. Teraz może ja się skupię troszeczkę bardziej na grze, może znajdę kogokolwiek. Bo tak cały czas biegam w kółko i nikogo nie mogę znaleźć, to nie jest za dobre. Tutaj są jakieś portki dobre, tak mi się wydaje. Muszę wyrzucić ten item. Ja w ogóle mnie dziwi to, że mam tego 12 kompasów, jak praktycznie zabiłem tylko tego. Zabiłem tylko 5 osób, chyba że to jest na zasadzie, że oni zabili inni, mieli kompasy, ja mam kompasy, mi się tak kompasy zbierają. Właśnie, kompasy przecież, one pokazują, o ile się nie mylę, to kompas pokazuje, gdzie jest przeciwnik. Zatem, jeżeli ufać temu magicznemu urządzeniu, to przeciwnik jest gdzieś tutaj niedaleko. Zaraz go powinienem złapać. Gdyby to było takie proste, gdybym miał pewność, że ten kompas tak pokazuje, to jeszcze bym się nie martwił, a teraz to jest na zasadzie, że być może to tam on jest, czy też nie. O, jeżeli ktoś jest zainteresowany w ogóle, gdzie można znaleźć taką odmianę survival games, żeby sobie pograć nawet samemu, to wszystko jest na serwerze mchypixel.net. Wydaje mi się, że tam mignął mi nick przed sekundą przed oczami. Tak, tam jest dwóch typów, słuchajcie, oni będą się zaraz bić, tylko że co śmieszne, na ich nieszczęście... Oni są w sojuszu? Na ich nieszczęście, ja się z nikim tutaj nie zamierzam sojuszować. Ojeju, ten koleś, on jest tutaj, widzę, poważnym zawodnikiem, ponieważ on ma szelasne tam sety i tak dalej, ale wiecie co, ja nienawidzę osób, które robią sobie sojusze i tak dalej, bo wtedy ja ich nie mogę pokonać. Jeżeli jestem samemu... O! Jest tutaj ziomek! O! To się źle dla mnie skończy! To się źle dla mnie skończy! No i się skończyło, wiedziałem. Dobra, słuchajcie, zagramy sobie jeszcze jedną arenkę. I po czym, to będzie na tyle. Zatem widzimy się za sekundę.
Okej, okay, witajcie ponownie. Teraz ja co mogę wziąć? Wiecie co, myślę, że ponownie sobie wezmę tego rycerza, żeby mieć ten miecz ewentualny. Słuchajcie. Tak. Ogólnie, też takim odpowiem na jedno z najczęstszych komentarzy, że ktoś się pyta, co z serią XY. Ja wam powiem tak, że ja często zaznaczam, że niektóre tam serie sobie prowadzę i nie wszystkie są, że tak powiem, dokończane i tak dalej, i tak dalej. Niektóre są przerywane, niektóre są zawieszane. I słuchajcie, nie dopytujcie się, kiedy będzie coś, kiedy będzie tamto, ponieważ ja na takie pytania nie odpowiadam, bo ja nie wiem sam. Jeżeli będę miał odsłyszał to nagrać, na przykład Super Hostile, to jest Sea of Flames, to wtedy na przykład ja to nagram. Kiedy sobie nagram, kiedy będę miał ochotę, to wtedy to wstaje, po prostu nie ma co się dopytywać. Bo to nie sprawi, że nagle mi się będzie chciało to bardziej nagrać. Okej, za 10 sekund już zaczynamy. I jeszcze mi wpadł do głowy jeden pomysł, żeby tutaj omówić. I to jest akurat już o grze, czy znajdę cokolwiek ciekawego. Nie. Nic nie mam ciekawego, naprawdę nic, są grzybki. Dobra, słuchajcie, ja stąd uciekam, nie zamierzam tutaj się z nimi bić, zwłaszcza, że tutaj jest parę Polaków, którzy już tutaj mnie sobie upolowali, wszyscy na mandzia powiedzieli, krzyknęli radośnie, po czym chcą mnie zaatakować. Co? Już miecz, naprawdę? Zostaw mnie, człowieku, ja tutaj uciekam. Że wyszedł Cube World, czy to naprawdę jest Polak? Tak, to jest Polak, ja wiedziałem po prostu, że to Polak będzie mnie gonił. A jakby mogłoby być inaczej? Tak, jeszcze masz łuk, strzały i co jeszcze? Dzięki, jesteś naprawdę fenomenalnym graczem, jesteś taką miłą osobą, wiesz? Że mi takie rzeczy... To jest okropne! Słuchajcie, ja chcę sobie zagrać tutaj spokojnie, nagrać wam materiał i nie mogę, ponieważ jakiś pacjent mnie goni od samego początku. Ale wiecie, co mnie cieszy? Że ja tutaj dostaję już mój mieczyk. Ja wcale nie jestem taki bezbronny. I niech teraz on spróbuje mi przyłożyć cokolwiek. Swoją drogą, tutaj strzały strasznie mało zadają, bo dostajemy ich więcej, tak mi się wydaje. Właśnie, ostatnio wyszedł Cube World, ja sobie sam kupiłem tą grę, nagrałem sobie z niej pilotażowy materiał, nie ma go u mnie na kanale, ponieważ... No, naprawdę muszę tak to robić. Jak ja to mogę zrobić? Nie wiem, jak to mogę otworzyć, to jest głupie. Jak wiecie, to mi napiszcie też w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia. Tak, ten koleś będzie mnie gonił teraz. On myśli, że ja nie mam tego. On myśli swoją drogą, że ja jestem taki bezbronny i ja nie mam tego miecza. To dobrze, niechaj sobie tak myśli. Ponieważ jak nagle ja go zaatakuję, to on się niczego nie będzie spodziewał, tak jak teraz na przykład. Dobra, on ma już tylko... Aha! I co? Było mnie bić, kozaku? Było mnie bić? A z mandzią się nie zadziera, słuchaj. Teraz myślę, że się już nauczyłeś, że mandzia się nie bije, ponieważ jak mandzio ci oda, o, to przywalone, człowieku. To ty już masz wtedy pograne, ty możesz wyjść z gry i już powiedzieć, o nie, mandzio się wkurzył. Tak. I właśnie Cube World ja sobie kupiłem, nagrałem pilotażowy materiał, po czym pograłem jeszcze, chciałem nagrać drugi, jakby wam się spodobało, po czym tak nagle... Wait, w tej grze jeszcze nic nie ma praktycznie ciekawego. Co z tego, że nagram ją jako jeden z pierwszych, to znaczy z pierwszych, dużo youtuberów już ją nagrało, skoro praktycznie rzecz biorąc, na dłuższą metę w tej grze, oprócz expienia się nie da obecnie nic za bardzo robić. I to jest gra okej, na live, tak żeby sobie pobiegać, poexpić, pogadać do ludzi, ale tak... No odcinki w zasadzie to będzie nudne strasznie, ponieważ jeżeli każdy obejrzy sobie każdą klasę, każdą perspektywę paru youtuberów, to on... Hej, ta gra wcale nie jest taka ciekawa, po co ja to oglądam? I już... No i już nikt nie będzie oglądał Cube World'a. Dlatego ja pomyślałem, że sobie grę kupiłem, będę sobie ją śledził i tak dalej, ale obecnie materiały z niej u mnie się nie będą pojawiać na kanale, być może zrobię z niej jakiegoś lego, chociaż nie wiem, czy się wyrobię. Słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie z tymi materiałami jeszcze u mnie na zapas. Jeżeli będę miał nadwyżkę czasu, to zrobię jakiegoś lego, jeżeli nie będę miał, to nie zrobię. Koleś mnie nie widział, jaka szkoda. Oj, widział. Oj, jednak duża szkoda. Bo ja bym mnie nie widział, byłoby lepiej. Okej, okay, naprawdę, mięso zombiaka, przestań mnie zatruwać. Proszę cię, daj mi... Mogę mieć normalny food? Wreszcie mogę, dziękuję. Jestem już zatruty. Jest tutaj ten koleś. Możemy walczyć. Kto jest tutaj? Kto jest lepszy w PvP? Czekajcie, czy mi się uda go nabrać? Wiedziałem! On też wiedział. I co, 12 serduszek? A ja ile mam? Ja mam 12 też, dobra. Mamy tyle samo jedzonka.
czy on coś będzie się za mną gonił? To jest właśnie takie podchody. No i właśnie, słuchajcie, nie piszcie mi w komentarzach, Mandziu, nagraj Q-Part czy coś takiego i tak dalej, ponieważ ja dopiero będę to nagrywał, bo ja będę to nagrywał na pewno. Jeżeli to się fajnie rozwinie i tak dalej, zacznie być ciekawe i tak dalej, jak Minecraft na przykład, to na pewno zobaczycie materiał z tego ode mnie. To znaczy Minecraft taki... Minecraft teraz jest ciekawy, bo jest tego SG i tak dalej, i inne takie ciekawe rzeczy, ale ogólnie, jeżeli zacznie to być trochę bardziej... że tak powiem interesujące pod paroma innymi względami, to tak pojawił się... Jok! On ma 20 serduszek! I ten drugi dziomeczek... Dobra. O fuck! Ale mnie zniszczył. To wtedy na pewno się pojawią materiały. Okej, słuchajcie. To byłoby na tyle, co ja chciałem tutaj wam powiedzieć. Nie ma już w zasadzie niczego innego. Zostałem ładnie tutaj rozwalony. Dziękuję wam za oglądanie odcinka. Jeżeli wam się podobało, to... zostawcie lajka pod filmem, tutaj Mandzio Duch, właśnie zawsze na tych serwerach jestem duchem i potem jak umrę, to jest takie smutne, w ogóle co ja mam na nosie? Jestem biedny, bo tak mi się skin prześwituje i to wygląda tak, jakbym miał opaskę na nosie. Dobra, zatem to byłoby na tyle, jeszcze raz do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!